Powoli w czasie dobiegają końca, powoli. Ostatnie zwiedzania. To dobrze, dobrze było odpocząć, naprawdę bardzo dobrze się oderwać. Ale muszę udać się do fryzjera, bo już wczoraj w muzeum, a muszę obiektyw przetrzeć, zapomniałem, dziecko wypalcowało. No, niemniej jednak muszę udać się na strzyżenie brody, bo już wczoraj w muzeum dzieci myliły mnie z niedźwiedziem Wojtkiem. Także odtłuszczony, odpalcowany. Idę dalej zwiedzać zniewolone zwierzęta. To taki trochę dylemat moralny, bo jednak wspieram niewolę, której nie chciałbym wspierać, ale co tu z dziećmi zwiedzić i obejrzeć, żeby nie torturować przy okazji też ich i siebie. No cóż.
za mną ten Zoo Kaszubskie, taki park edukacyjny, który przed chwilą widzieliście na filmie. Jadąc z Darłowa przypadkiem widzieliśmy go po drodze i szukając atrakcji dla dzieci postanowiliśmy zajechać. To gdzieś tam od miejsca, w którym stacjonujemy, jest 20, nie wiem, tam 5 km może. I się okazało, że bardzo fajnie. No fakt faktem, że to jest zawsze taki dysonans, nie? Że te zwierzęta, że w tych klatkach i że no, niektóre pewnie znoszą to nieźle, a inne zupełnie drastycznie i źle, ale jako miejsce takie na wypad z dziećmi to jest już dobrze. Po 16 przyjechaliśmy gdzieś, nie wiem o której, o 12, może wcześniej nawet. Także ponad 4 godziny pękło. Zwierzątka pooglądane, podetykane, przewodnik ciekawe rzeczy o nich opowiedział. Wąż uciekł, węża łapali przez przypadek. Nikogo nie zabił na szczęście. I ten plac zabaw, jakiś tam obiad wliczony w cenę, na nieszczęście wegańskich opcji brak, ale można żreć frytki, syrówkę. No i co? No i generalnie całkiem przyzwoita cena i świetne miejsce dla dzieciaków. Super, naprawdę. Przypadkowo, a super.